A teraz pokażę hit absolutny, niepowtarzalny dla ludzi, którzy chcą uciec od zgełku lub dla inwestora na piękny obiekt turystyczny, z którego można by zrobić coś wspaniałego. Mówimy o wielkim domu z 2400 metrów jeszcze dodatkowo terenu, z centralnym ogrzewaniem w górach, miejscowość Barcz. Pisze się Barks. Jest to w odległości 14 km od Gandhi dookoła góry. Obiekt pokryty całkowicie nowe dachówki, wszystko nowe, centralne ogrzewanie. Można tutaj założyć sobie jeszcze solary, można mieć ciepłą wodę za darmo i można tutaj pomieścić dużo ludzi. Jest 6 pokoi, 3 łazienki, garaż, warsztat, piec olejowy centralnego ogrzewania. Wszystko pokażę, bo to mnie naprawdę zachwyciło. Zadbane, suchutkie, niezawilgocone. Latem na tym tarasie można podłączyć sobie telewizję, rozłożyć kanapy. Jak ktoś chce, to nawet może sobie tutaj na tym tarasie spać. Po prostu tak pięknie. I to wszystko jest w niesamowitej cenie. 160 tysięcy euro. Jak stoi do zabrania już? Za chwilę pokażemy tą część dolną. Do miejscowości Barcz mamy niecały kilometr. Tam mamy sklepy, bary, lokale, basen miejski. Wszystko jest na miejscu. Drzewka oliwkowe na dole. Ogród. Zaraz to wszystko pokażę. A oto część dolna. Tu było kino domowe. Oczywiście można z tego zrobić sobie sypialnię. Druga sypialnia. Mini hotelik jak znalazł. Szkoła wspinaczkowa, szkoła rowerowa. Szlaki dookoła, górskie, piesze. Bez liku. Tak jak mówiłem, centralne ogrzewanie. Jeszcze zrobić sobie zbiorniki i za darmo mieć ciepłą wodę. I mamy naprawdę mega obiekt. IBI, bo to jest ten podatek, tu sporo wyjdzie. Od takiego obiektu jest 600 euro na rok. I teraz mamy salon. Potężny salon. Dwa wyjścia. Jedno od bocznej strony, jedno od głównej. Kuchnia. Zostaje ze sprzętem. Ten słynny dział pralniczy. Boiler, ale jak mówiłem, ja bym tu założył już inny tryb ogrzewania wody. I dużo terenu. Miejsce do grillowania. Ktoś tutaj miał kiedyś jakieś kury. Drzewka. Wszystko jest tutaj na terenie tego obiektu. Obchodzimy dookoła. Tutaj skład drewna, bo kominek też jest, można w kominku palić. Parking wejdzie nam tutaj naprawdę sporo samochodów. Jeżeli ustawimy jeden obok drugiego, to 4-5 samochodów. Warsztat. Tu możemy sobie coś naprawiać, trzymać swoje sprzęty. Piec centralnego ogrzewania. Bardzo dużo terenu. Tak wygląda domek z przodu. Mamy tutaj letnią kuchnię. Wszystko otwieramy w lato i możemy sobie tutaj kucharzyć. I tu możemy schować swój sprzęt. Naprawdę polecam. Czekam na zapytania. pedro68@patlen.pl i dzwonić +34 634 802 410. Dom w Barcz z terenem 2400 metrów terenu.
Zapraszam.